Dzień dobry, Anna Kluwak. Witam w programie Recepta na zdrowie. Dzisiaj powiemy o poradni geriatrycznej. W województwie lubuskim, z tego co mi wiadomo, chyba niewiele jest tych poradni. A także o akcji Szpital Uczy. Nie chcemy tylko pomagać i leczyć, ale też chcemy edukować. A dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, skąd w ogóle wziął się pomysł na program Recepta na zdrowie? My chcemy, żeby nasz szpital był takim synonimem zdrowia. Nie tylko wtedy, nie chcemy, żeby pacjenci do nas trafiali, nie tylko wtedy, kiedy są chorzy, ale chcemy być takim ambasadorem zdrowego stylu życia. I uważam, że jak rozmawiam z naszymi pacjentami, to jest taka potrzeba. Robiliśmy różne spotkania z naszymi specjalistami, zapraszaliśmy naszych pacjentów, czyli wykraczamy daleko poza to, za co nam płaci NFZ, ale uznajemy, że właśnie szpital ma też takie obowiązki, nie tylko leczenia, ale też propagowania zdrowego stylu życia. Właśnie, państwo chcą w taki sposób pokazać właśnie mieszkańcom, że jednak w tym szpitalu można uzyskać pomoc. Tak, to jest ważne, bo mówimy choćby o tej akcji mycia rąk. Tak naprawdę takim dużym impulsem do tego, żebyśmy się jakby mocno na to nastawili, to jest tak sławna bakteria New Delhi. To właśnie wtedy postanowiliśmy wspólnie z prezesem Ostrouchem, że w naszym szpitalu będą specjalne środki do odkażania rąk, do mycia rąk i tak dalej. To z jednej strony była taka potrzeba chwili, ale z drugiej strony te pojemniki zostały i ja z radością dostrzegam to, że coraz więcej pacjentów wchodząc do szpitala myje ręce i wychodząc ze szpitala też to robi. To jest bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę dbanie o swoje zdrowie i to jest takie zapobieganie zakażeniom, czyli coś, co jest bardzo ważne dla nas jako szpitala, ale przede wszystkim dla naszych pacjentów. Dobrze, zanim porozmawiamy o myciu rąk, najpierw chciałabym poruszyć temat poradni geriatrycznej, która została właśnie otwarta przy Gorzowskim Szpitalu, ale jednak zanim rozmowa, najpierw zobaczmy materiał filmowy. Pacjenci powyżej 60 roku życia mogą przychodzić do poradni geriatrycznej. Celem oceny stanu geriatrycznego, oceny stanu psychicznego, wczesnego wykrywania chorób dementywnych, jak Alzheimer czy otępienie naczyniopochodne. Geriatra jest też również od tego, żeby ustalić geriatryczne leczenie, bo pacjent geriatryczny, czyli ten powyżej 60 roku życia, on inaczej reaguje na leczenie, inaczej reaguje na leki. Z uwagi na wiele schorzeń wieku starszego i wielochorobowość, pacjenci przyjmują bardzo dużą liczbę leków. I celem lekarza geriatrii jest zmodyfikowanie leczenia, żeby uniknąć tak zwanej polipragmazy, czyli wielolekowości. No i przede wszystkim celem geriatry jest jak najdłużej utrzymać pacjenta w takim stanie samodzielności i samoobsługi. Wynika to wszystko z tego, że nasze społeczeństwo się starzeje, zresztą nie tylko populacja polska, ale na całym świecie ludzie żyją dłużej i wymagają opieki. I po to ta działalność ma być geriatryczna, żeby chory jak najdłużej funkcjonował sam, nie wymagał opiekuna. W Polsce jest mało geriatrów, no bo nie jest to popularna dziedzina medycyny, którą by chcieli się na przykład zająć młodzi lekarze, może tacy bardziej doświadczeni jak ja, którzy zaczynają rozumieć ten problem. A w województwie lubuskim, z tego co mi wiadomo, chyba niewiele jest tych poradni. Panie prezesie, jak ważna jest właśnie ta poradnia dla gorzowian? To jest wyjątkowo ważna poradnia, dlatego że to jest taka wrażliwa poradnia. Ona te choroby osób starszych, po pierwsze jest coraz więcej osób starszych w Gorzowie, po drugie coraz więcej różnego rodzaju chorób
nas dotyka, nas, szczególnie seniorów, naszych rodziców, naszych dziadków. I mieliśmy taką dość długą rozmowę. Miałem kilka spotkań choćby z Gorzowską Radą Seniorów, więc ci aktywni seniorzy, ci nasi radni jakby bardzo prosili o to, żeby ta poradnia powstała. To był długi proces, bo po pierwsze to był proces poszukiwania lekarza. To nie jest takie proste, bo paradoksalnie, mimo że choroby tego wieku, tego trzeciego wieku są coraz częstsze, to geriatrów w Polsce jest bardzo mało. Udało nam się dużym wysiłkiem pozyskać bardzo dobrego lekarza. No i dziś już dwa razy w tygodniu ta poradnia funkcjonuje, także dziękuję Gorzowskiej Radzie Seniorów za tą mobilizację i zapraszam naszych pacjentów, apeluję też do lekarzy rodzinnych, że jest taka poradnia, można te skierowania wypisywać i dziś jeszcze do tej poradni nie ma zbyt dużo kolejek. Niestety obawiam się, że to się w najbliższym czasie zmieni. Czyli po prostu to była taka odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Tak, bo temu też służy szpital. My oczywiście mamy umowę z NFZ-em i pracujemy z tą umową, ale słuchamy naszych pacjentów, słuchamy tego, czego pacjenci by chcieli i oczywiście nie wszystko nam się udaje, nie wszystko można zrobić z różnych względów, natomiast ta poradnia była dla nas bardzo ważna. Gorzowski Szpital również zainicjował akcję Szpital Uczy. Na czym ona polega? No tak, tu mamy kilka rodzajów rzeczy, które chcemy zrobić. Po pierwsze, tak jak już wspominałem o tym myciu rąk, to jest symboliczne, ale bardzo ważne. Więc jakby nasze służby, nasi pracownicy odwiedzają przedszkola i tam pokazujemy, powstał nawet specjalny wierszyk, jakby uczący dzieci, jakby wiemy, że dzieci jakby potrzebują takich dodatkowych motywacji, bodźców do tego, żeby zapamiętywać. Więc jest specjalny wierszyk. Przy myciu rąk to dziecko jakby uczy się, w jaki sposób te ręce należy umyć, bo jakby to nie jest tak, że trzeba ręce zmoczyć tylko, ale trzeba je dokładnie umyć i to robimy. I to jest jakby jeden z takich elementów, z takich nawyków, które to dziecko już od przedszkola do dorosłości wyniesie. My mamy taką nadzieję. To jest bardzo ważne. Ale oprócz tego zapraszamy szczególnie dzieci do naszego szpitala, pokazując kursy pierwszej pomocy. I muszę powiedzieć, że mamy świetnych ratowników z takim dobrym nastawieniem do dzieci i widzę, że dzieci chętnie przychodzą, ale i dostrzegam to, jesteśmy w szpitalu od kilku lat, dostrzegam to, że 4 lata temu ta wiedza dzieci była dużo mniejsza, dziś i to jest takie działanie systemowe, nie tylko oczywiście nasze, coraz więcej dzieci wiedzą, coraz więcej dzieci potrafią. To jest bardzo ważne, no bo każdy z nas może uratować ludzkie życie. Dobrze, zanim przejdziemy do omówienia bardziej szczegółowo tych tematów, chciałabym, żebyśmy obejrzeli właśnie materiał z warsztatów mydełkowych. Akcja w ramach projektu Szpital Uczy Myje Ręce to akcja, która ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. A najprostszym sposobem na to, żeby być zdrowym i unikać bakterii i wirusów, to jest po prostu najprostsze mycie ręce. No, niestety jest tak, że mimo że każdy z nas te ręce myje, to nie każdy robi to prawidłowo. I w związku z tym ten właśnie pomysł szpitala, żeby edukować najmłodsze pokolenie, żeby edukować przedszkolaków, żeby pokazywać im, jak tą technikę, jak wygląda technika prawidłowa mycia rąk. I w ramach warsztatów, które szpital przeprowadza co miesiąc w gorzowskich przedszkolach, uczymy dzieci najpierw wierszyka, który opowiada o tym, jakie czynności po kolei należy wykonywać, żeby te ręce dokładnie umyć. Przy wejściu do sali wielkimi literami zapisany jest temat zajęć. Mamusiu, przeczytaj mi proszę, mówi Fenek, a mama spełnia jego prośbę. Myję ręce, odczytuje. To dziwny temat, myśli chłopiec. Co ciekawego może być w myciu rąk? Moja mama mówi, że ręce trzeba myć przed obiadkiem, odpowiada. I kiedy skorzystamy z ubikacji, mówi Fenek. I jeszcze kiedy wrócimy z piaskownicy. Max też wyrywa się do odpowiedzi. Bardzo dobrze. A myślicie, że kiedy jeszcze trzeba myć ręce? Przed śniadaniem. I po słodyczach. Po słodyczach? No, kiedy jeszcze? Po dworze.
wracamy z dworu, jak zawsze przed jedzeniem i jeszcze kiedy bawimy się z pieskiem, kotkiem, chomikiem, królikiem, czyli zawsze jak bawimy się ze zwierzętami, to potem też myjemy rączki. Albo z miska i pewnie, oczywiście. W trakcie tych warsztatów też dzieci uczą się i samodzielnie wykonują mydełka, które potem zabierają do domu, dostają foremki, do których wsypują płatki, czy to róży, lawendy, trawy cytrynowe i takie płatki, jakie sobie wybiorą, takie do tych foremek wrzucają, później wybierają kolor tego mydełka, dodają kilka kropel zapachu, my to zalewamy gliceryną, to wszystko stygnie w bardzo krótkim czasie, więc w trakcie warsztatów te mydełka zastygają i w trakcie, jak dzieci uczą się tego właśnie wierszyka o myciu rąk, czytają, czytana jest im książeczka dotycząca też właśnie różnych zagrożeń wynikających z tego, że ręce się nieprawidłowo myje. Umyj rączką brzuszki, później plecki i paluszki, potem, i to jest trudne, palce złap na wędkę, pokręć kciuki śrubokrętem i na koniec te paluszki potrzyj szybko o dwa brzuszki. Zawsze, kiedy myjemy ręce, to najpierw je moczymy wodą, używamy mydła, tak? Czyli nakładamy mydełko, mówicie sobie wtedy ten wierszyk, ja wam ten wierszyk dam do domu, każdy dostanie kartkę z wierszykiem do domu. I na koniec ręce trzeba opłukać pod wodą bardzo dokładnie i wysuszyć ręcznikiem, bo wtedy, kiedy wysuszymy ręce i one będą umyte, nie będzie na nich bakterii. Można wtedy pójść sobie coś zjeść, można robić następne rzeczy. Te mydełka zastygają i później dzieci zabierają te mydełka do domu, dostają od nas certyfikat ukończenia tych warsztatów mycia rąk i warsztatów mydełkowych. Dostają taką, nazwijmy to, ściągę, na której jest bardzo przystępny, kolorowy i przejrzysty, zrozumiały dla dzieci sposób opisana każdy etap mycia rąk i dostają też taką ściągę, taki plakat do łazienki, żeby też mogły te wszystkie kolejne etapy, jak nie zapamiętają, żeby sobie mogły odświeżyć, zobaczyć właśnie przy umywalce, przy myciu rąk. To samo dostają do domu, więc w domu również mogą sobie w łazience taką ściągawkę przykleić i również sobie z niej korzystać. Cieszymy się, że zainteresowanie tą akcją jest bardzo duże, bo rzeczywiście właściwie nawet przerosło nasze oczekiwania. Mamy już zapełnioną całą listę do końca roku szkolnego, chyba przez wakacje też, jak się nie mylę. Mało tego, mamy już listę rezerwową, także gdyby którejś przedszkole z różnych względów nie mogło wziąć udział, mimo że jest zapisane, to mamy już chętnych, ale zachęcamy my wszystko do tego, żeby przedszkola się zgłaszały, bo te możliwości szpitala są różne, więc może uda nam się trochę zwiększyć liczbę tych warsztatów w miesiącu. Dzieci są zachwycone, że mogą właśnie tak samodzielnie to mydełko wykonać i my też się bardzo z tego cieszymy, bo mamy taką świadomość, że jednak własnoręcznie wykonane mydełko to co innego niż takie kupione przez rodziców w sklepie, czy w kostce, czy w płynie. Te mydełka mają ogromne wzięcie dzieci. Potem mamy też taką informację od tych dzieci z przedszkoli, rzeczywiście, że bardzo chętnie myją tymi mydełkami ręce. No a jak już wyrobią w sobie ten nawyk mycia rąk naszym mydełkiem, właściwie swoim mydełkiem, to potem każde inne chętnie używają i nas to bardzo cieszy. Właśnie, panie prezesie, tak jak pan mówił, wierszyk, czytanie bajki. Jak dzieci reagują na taką formę nauki? Dzieci potrzebują czegoś więcej. Jakby to nie to, dzieci uczą się inaczej niż dorośli, bo jeśli pójdziemy i jakby opowiemy o tym, jak to robić i dlaczego to robić, to dzieci jakby szybko o tym zapomną. Tu muszą być dodatkowe bodźce, stąd ta bajka, stąd ten wierszyk. To jest też tak, że trzeba dzieci wyrwać z tego takiego ich kręgu, bo oni siedzą w przedszkolu, zajmują się swoimi rzeczami, zabawkami, trzeba dzieci zainteresować. I cieszę się, bo mamy świetnych pracowników, którzy jakby dobrze tą sztukę opanowali i jakby tych zgłoszeń z przedszkoli też jest więcej, to też oznacza, że panie w przedszkolach kontaktują się z sobą i uznają, że to, co robimy, jest słuszne, potrzebne i też atrakcyjne dla dzieci.
Właśnie w trakcie tych warsztatów dzieci mogą same zrobić swoje własne mydełka. To chyba frajda dla najmłodszych. No, tak, to co mówiłem, jakby dzieci potrzebują właśnie tego bodźca, żeby zapamiętać, żeby się pobawić, żeby ta zabawa była inna niż zwykle, żeby ta pani, która przyszła, potrafiła powiedzieć coś ciekawego, coś wesołego, żeby one mogły coś wymodelować sobą. No i to mydełko jest też takim wyrazem tego, że mamy, jesteśmy przekonani, że dzieci z tego coś wynoszą. I nie jest to tylko takie, nie jest naszą intencją to, żeby coś odbębnić, pokazać, że robimy, ale żeby to było atrakcyjne i żeby to zostało, bo jestem przekonany, że większość z tych dzieci sobie to zapamięta i większość tych dzieci będzie dobrze, zgodnie ze sztuką, bo jest też sztuka mycia rąk, że będzie zgodnie z tą sztuką postępowało. Nauka czyni mistrza i to też właśnie pokazały dzieci podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy, gdzie wybraliśmy się również z naszą kamerą. Zobaczmy materiał. Pierwszej pomocy uczymy dzieci już od zawsze, od dawna. Mamy też swoje pomoce w szkole, mamy fantomy. Uczymy my jesteśmy też po przeszkoleniu udzielania pierwszej pomocy. Natomiast zaobserwowałyśmy taką, no nie chcę powiedzieć, że prawidłowość, bo to nie jest prawidłowością, że ludzie dorośli uciekają od ważnych i trudnych spraw. Kiedy dorośli spotykają, widzą kogoś leżącego, siedzącego na ulicy, niekoniecznie w kontakcie, chyba bardziej zastanawiamy się, czy podejść, co zrobić, niż działać automatycznie. Natomiast spontaniczność dzieci jest nieoceniona. To one właśnie zwracają uwagę i wręcz mówią o tych sytuacjach i problemach. Chłonni, są chętni, oni się dopytują nie tylko o udzielanie pierwszej pomocy, ale zachowanie w czasie pożaru. Obserwują, słuchają różnych informacji telewizyjnych. Słyszą, że jakieś dziecko zadzwoniło na pogotowie czy do policji, szukało pomocy, uratowało mamę, tatę, brata, więc oni są chłonni. I tę minutę ich chłonności my musimy wykorzystać, żeby później im było łatwiej, żeby nie mieli dylematów podejść, pomóc, czy uciec i udawać, że nie wiemy i nie widzimy danej trudnej sytuacji na ulicy. Tą częścią dłoni układamy na środku klatki piersiowej, prostujemy ręce, pochylamy się do przodu i wykonujemy 30 w miarę szybkich uciśnięć. Wykonaniu tych 30 uciśnięć ponownie łapiemy poszkodowanego za czoło, drugą ręką za brodę, odchylamy do tyłu, zamykamy nos, swoimi ustami szczelnie obejmujemy usta poszkodowanego i wykonujemy 2 wdechy. Po wykonaniu 2 wdechów ponownie wykonujemy 30 uciśnięć. Ponownie wykonujemy 2 wdechy. Jak długo powtarzamy te czynności? Słucham. Dopóki nie przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dobrze. Jak długo jeszcze? Ogromne przeżycie. Samo wyjście, kiedy już wiedziały wczoraj, przedwczoraj, że będziemy iść, co, pytań było co niemiara. Po co, na co? One wiedziały, bo nieświadomość jest najgorszą rzeczą, którą możemy młodemu człowiekowi zafundować. Wiedziały po co, natomiast nie wiedziały, jak to będzie. I klasa żywa, klasa męska niemalże, proszę zobaczyć, pochłonięta jest tym, co do nich Pan mówi. Czyli to daje naprawdę ogromny efekt i radość. I myślę, że długo, długo będę o tym jeszcze mówić i wspominać.
kiedy już nie będziemy mieli siły i wiemy, że ktoś za nas będzie dalej to prowadził. Postanowiliśmy włączyć do szpitala taki program Szpital Uczy. Stwierdziliśmy, że nie chcemy tylko pomagać i leczyć, ale też chcemy edukować. I dlatego zapraszamy dzieciaki, żeby uczyły się pierwszej pomocy, bo one jakby od samej młodości, jak się będą tego uczyły, to kiedyś może się im to przydać. Uczymy też dzieci z przedszkoli, jak prawidłowo myć ręce, żeby zapobiegać chorobom. Także ten program jest skierowany dla dzieci z przedszkoli, szkół gorzowskich, życia, o udzielaniu pierwszej pomocy. To już od kilku lat trwa i już ponad kilka tysięcy dzieci zostało przeszkolonych. Przedszkolaki w tym roku, w 2019 ruszyliśmy i już jest to kilkaset dzieci przeszkolonych. Także mamy misję, żeby od najmłodszych lat uczyć tego, co dobre i co może pomóc, żeby zdrowo żyć. No właśnie, nauka czyni mistrza? Bez dwóch zdań. I widzę w tych lekcjach, bo czasem na nie zaglądam, widzę, że na początku jest pewien taki opór, ale później dzieci się przełamują i dzieci jakby... Niemalże wszystkie dzieci już znają teorię, wiedzą, jak to zrobić, natomiast po to mamy tego fantoma, po to mamy ratownika, żeby każdy mógł poćwiczyć. Bo dzisiaj to jest tak, że myślę, że większość dorosłych wie, co trzeba zrobić, wie, jak powinna wyglądać akcja ratowania życia, natomiast absolutna większość z nas tego nie robiła. I ten fantom, to, że jest możliwość poćwiczenia i człowiek ma tą świadomość, że ratując życie nie zrobi komuś krzywdy, jest bardzo ważna. I dzieci, jak się tego nauczą, właśnie w tym wieku, to później będzie to dużo łatwiejsze. A dzieci mają taką naturalną potrzebę pomagania innym. Czasem dorośli jakby z różnych przyczyn, z tego, że się boją, że nie wiedzą, a może skrzywdzą, uciekają, natomiast zwykle dzieci reagują wtedy odpowiednio. Im szybciej się nauczy, im szybciej się to przećwiczy, pokaże, tym lepszy później będzie skutek. No właśnie ratownik medyczny mówił, że my dorośli mamy taki wewnętrzny strach i opór przed pomaganiem innym, a właśnie dzieci są takie bezinteresowne i jeżeli zobaczą kogoś leżącego na ulicy, po prostu podbiegną i udzielą tej pomocy. Tak, no my niestety jako dorośli sobie pewną barierę taką zrobiliśmy, bo ja bardzo często słyszę o tym, a to na pewno jest pijany, a to na pewno sam sobie jest winien, a jeszcze ja sobie zrobię krzywdę, a jeszcze jego skrzywdzę i tak dalej, i tak dalej. I my w szpitalu widzimy, że ta szybko udzielona pomoc, to szybkie podejście, nawet zwrócenie uwagi, to, że ktoś szybko zadzwoni na pogotowie, to powoduje, że ta osoba, której coś złego się stało, że możemy ją uratować. Jeśli to się dzieje za późno, a tutaj liczymy czas w sekundach, maksymalnie w minutach, to może się okazać, że ten człowiek nie przeżyje. I cieszę się, że dzieci nie mają tej bariery, a im szybciej się tego nauczą, tym jest większa szansa i będą czuły się takie pewniejsze, że wtedy to jest większa szansa, że jak będą osobami dorosłymi, to też ta bariera jakby nie zostanie zbudowana. A co mówią wychowawcy i dyrektorzy tych placówek po takich właśnie szkoleniach, po warsztatach? W większości są zadowoleni, a takim przykładem tego jest to, że mamy już kolejkę i jakby bardzo wiele osób do mnie dzwoni, prosi, żeby zaprosić klasę, żeby zaprosić przedszkole. Mamy kolejkę, także ustawiamy klasy w kolejce i zapraszamy. Naprawdę warto, szczególnie, że tej pomocy uczą naprawdę wykwalifikowani ratownicy, nie od teoretycy, tylko osoby, które to na stałe robią na ludziach, którym tak naprawdę ratują życie. Dziękuję serdecznie za uwagę. To był program Recepta na zdrowie. Moim Państwa gościem był pan Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i dużo zdrowia Państwu życzę.